日本に来られるのは今回初めてですか？Czy to jest twój pierwszy przyjazd do Japonii? Tak, to jest mój pierwszy przyjazd do Japonii. Wcześniej nie miałem okazji tutaj przyjechać. Japonię znałem tylko z telewizji, a teraz jestem zaszczycony, że mam okazję tutaj być. はい、今回日本に来たのは初めてです。これまでテレビでしか見たことないんで、今回日本に来て嬉しいです。まあ、日本で格闘技が昔、まあ、プライドっていうのが結構ブームというかムーブメントになってたんですけど、それはご存知？Czy wiesz o tym, że w Japonii sztuki walki są i były bardzo zawsze popularne? Tak, oczywiście. Wiem, no to Japonia słynie właśnie ze sztuk walki. Także no, chyba każdy, kto tam interesuje się mniej lub więcej, w mniejszym lub większym stopniu sportami walki, no to wie, że Japonia z tego słynie. まあ日本に格闘技の人気がすごい高いということは、格闘技やってる人たちみんな分かってると思います。むしろ知っています。で今回ライジンに初の出場ということでグランプリに出るんですが、そこら辺の出る意気込みというか。I teraz wystąpisz po raz pierwszy w turnieju Rising, w tym w formule Grand Prix. Jak się czujesz, jakie masz nastawienie do tego turnieju? Cieszę się bardzo, czuję się bardzo zaszczycony, że mogę tutaj zawalczyć jeszcze tym bardziej na turnieju Rising. Naprawdę, no, jest to dla mnie, będzie to dla mnie wielkie przeżycie. Cieszę się, że jestem tutaj, że mogę stać naprzeciwko takich zawodników, byłych zawodników Federacji Pride. No, co mogę więcej powiedzieć?今回のライジングのグランプリに出られて非常に嬉しく思っています。このチャンスを与えてくれてありがとうございました。まあ、本当にこの大会に出場できるということは名誉だと思っています。まあ、多くのプライドの名前の有名な選手も出場しているということを知っていますし、本当に嬉しいです。まあ、これ優勝すれば、まあ、もちろん日本での知名度も上がりますし、母国でもまたそれに反映されると思うんですけど、それについて。Jeżeli zwyciężysz w tym turnieju, to na pewno w Japonii będziesz bardzo rozpoznawalny i przypuszczam, że w Polsce też twoja popularność wzrośnie. Co sądzisz na ten temat? Na pewno turniej Rizin jest bardzo promowany w Polsce. Już pierwsze gale miałem przyjemność oglądać, niestety tylko na komputerze przez internet. Chciałbym być rozpoznawany w Japonii. Nie ma chyba przecież zawodnika MMA, który nie chciałby, żeby Japonia się stała jego drugim domem. Naprawdę będę się czuł bardzo zaszczycony, jeżeli po prostu tak będzie. ポーランドでもライジングという大会がプロモートされていて、自分もインターネットを通して大会をよく見てきました。そして、まあ、自分のその総合格闘技の中の名前、まあ、が大きくなったら嬉しく思います。他に質問の方。Co sądzisz na temat twojego przeciwnika? Na pewno jest solidnym przeciwnikiem. Uważam, że w Federacji Rising nie ma nikogo z przypadku. No, każdy tutaj jest solidny. Mocną stroną jego na pewno jest kondycja, skoro potrafił walczyć przez 15 minut naprawdę na wysokich obrotach, w wysokim tempie. Mocno ma stójkę, mocny parter. Kompletny zawodnik, także nie jest jakiś tam jednostronny, jest przekrojowym przeciwnikiem, zawodnikiem. No, 相手は非常に強い選手だと思っています。まあ、そもそもこの大会に出る選手は強い選手しかいないと思っています。で、彼は特にスタミナのある選手だと思っています。前回の試合も15分スタミナが切れずに戦い続けてきた、立ち技も寝技も強い選手だと思っています。
ご自身のストロングポイントというか、教えてもらっていいですか。Jaką uważasz u siebie silną, co jest twoją silną stroną, może jakaś technika albo jakiś element walki? Przeciwnika przewyższam doświadczeniem i może mój przeciwnik, nie chcę też mówić źle, ale jest troszkę chaotycznym zawodnikiem. No, u mnie panuje spokój, czasami jest za duży spokój, także myślę, że jakoś to zrównoważę i po prostu będzie dobrze. まず相手に比べて自分の方が経験がある、経験のと、落ち着き、試合の中の落ち着きが自分の強みだと思っています。もちろん皆さん勝ちに来るかと思うんですけども、どのような形で勝ちを勝ち取りたいと思います。Wszyscy zawodnicy chcą wygrać ten turniej. Jaki ty masz pomysł, w jaki sposób chciałbyś tu wygrać? Jaki mam pomysł? Przygotowałem się ciężko do tej walki. Spędziłem 5 naprawdę ciężkich tygodni przygotowań, żeby tutaj być, żeby tutaj się japońskim kibicom zaprezentować z dobrej strony. Chcę wygrać tą walkę, później czeka mnie 3 miesiące ciężkiej pracy i widzimy się w grudniu. 今回の試合に向けて 5週間、激しいトレーニングを積んできました、とにかく今回の試合に勝って、それからまた次の試合まで3ヶ月また激しいトレーニングをしていきたいと思っています。大丈夫でしょうか。今回バイル選手の、試合っていうのを、初めて見る日本のファンの方も多いと思うんですけど、ご自身 の, そのファイトスタイルっていうのはどういうものか説明していただけますか。Wielu fanów w Japonii będzie widzieć Ciebie po raz pierwszy i pierwszy raz będą patrzeć na Twój styl walki. Jak Ty określiłbyś ten swój styl walki, jakbyś go opisał, nazwał? Ja bym go nazwał. Tak jak każda walka, każdy przeciwnik, zaczynamy walkę od stójki. Nie szukam jakoś tam rozpaczliwie nawet w opałach parteru. Dopiero jak się natrafi jakaś okazja, obserwuję i wtedy sprowadzam swojego przeciwnika. Jeżeli nie, dalej walczę w stójce. Po prostu nie panikuję, czy to jest walka w stójce. Podejmuję rękawice, przyjmuję walkę w stójce, czy to jest walka w parterze. Tak samo podejmuję walkę w parterze. No i jestem wszechstronnym przeciwnie zawodnikiem. Jibun ga tachi waza dake, ari wa ne waza dake tteiu style dewa nai desu ne. Saisho kara ne waza o nerau toka sou iu koto mo naku, tachi waza no toki ni jibun no ii waza o dashite, chansu ga kitara mata sore de ne waza ni kaete, ne waza de tatakau style desu ne. Tonikaku立ち技になっても寝技になっても、その落ち着きを、なくさないっていう、落ち着きを持ちながら練習を続けるというのが自分のスタイルです。大丈夫ですか。以上です。どうしますか。準備は。